lunetach, że wał gumowy i płośki z papieru. Witam was, moi mili państwo, w kolejnym odcinku, gdzie będziemy przerabiać BMW F31 335 i na pełnoprawne auto typu Daily Drift Car. Coś, co z wielu z was zarzuca mi, że mówiłem, iż takie auto nie ma sensu. Bo dokładnie tak jest, gdy się uczysz. Aby posiadać Daily Drift Car, pierwsze co potrzebujesz to skill. Bo podczas nauki przekraczasz kolejne granice i wydzwonisz. Gdy etap ciągłego progresu tak z jazdy na jazdy masz już za sobą, no to high is the limit, tylko i wyłącznie. W sumie to ogólnie high is the limit. Anyway. A teraz dobijamy właśnie do przystani, gdzie nasz zaklinacz Zetek, a obecnie serwisant całej grupy BMW i Mini, Marek Gadomski, robi dobrze naszemu silnikowi wewce. M3 i to oryginalne M3. Dakar Gelb, tak? Dakar Gelb 2 dokładnie. God damn. No bogato. I tu M3. M3, M3, M5, M2. Co ma na myśli? No jak dobrze wiemy, silnik N55 nie jest znany z niezawodności i dużych przebiegów. Ale ja jestem zdania, że każdy silnik używany jest wart tyle, ile serwisowanie i użytkowanie przez lata poprzedniego właściciela. Więc zobaczymy zaraz wspólnie, w jak dużym gównie my się znajdujemy. Czy jakieś masz uwagi co do tego, co tu widzimy? Nic programowego, tak? W końcu to jest strzelecki biur prewencyjnie. Ale, bo ten silnik jest znany z tego, że no, nie robi dużych przebiegów na oryginalnych bebechach. No. I jak to się ma do tych panewek? Myślisz, że jeszcze by pojeździło, czy nie? Albo ktoś już wymieniał, albo ktoś dbał o olej i osobnie używał na zimno, tak? Bo to a, czyli git generalnie. Tak, bo to nie są jakoś mega zużyte, tak? No, ale tak powiem, jeżeli znając przyszłość tego samochodu, to wolimy już to zrobić prewencyjnie, tak? Powiedz, jakie masz doświadczenia z tym silnikiem, jako mechanik, bo nie używałeś chyba, ale na pewno znasz historię. Dużo stałych klientów z tym jeździło, to w ogóle mam, że tak powiem, dużo lepsze stoje niż na przykład ten 54, tak? Bo zależy, za chwilę ktoś powie mi, że ale puty, wow, coś tam, cudawianki, no nie, no. No dobra. Tylko chyba wymień tylko nie 6 wtyskiwaczy po 1800 zł i jest już się tak śmiesznie nie robi, tak? Mm-hmm. To na pewno jest spoko te samochody. No jeżeli dbasz o panewy i o rozrząd, tak? Rozsądnie zmieniasz olej i wiesz, że się silnik musi nagrać temperaturę moczy, to uważam go za na co dzień do jazdy lepszy niż L54 i to z pewnością. Co? Jak oceniacie stan, panowie? Profesjonalna opinia, proszę. Jeszcze by chwilę pożyło, tak? Proszę, to drugą cenę dla porównania. Fajne jest to, że są na przykład tutaj zęby niezużyte na kołach zębatych. Mhm. A właśnie, pamiętam jak ci mówiłem o charge-pipe? No. Brakowało się tego elementu. Jakbyśmy tutaj przyszli. W tym stanie to siedziało na aucie. To pękają. Jest ułamane? Tak, to jest siedzi zawleczka. Żeby było pęknięte, tak? Jakbyśmy odpięli zawleczkę, to okay. W kawałkach wyszło już tylko, tak? Czyli tak, zrobiło dokładnie to, z czego jest znane. To co ci mówiłem właśnie, że to w serii ledwo zipie, tak? Aluminium jednak zrobi robotę, tak go założymy, ale będzie grało fajnie. Ten dyfer też wymienimy? Spokojnie zrobimy, tak? Ale powiem ci, że kupiliśmy dokładnie taki sam. I uwaga, za 160 zł. I tu zorientowaliśmy się, że jest problem. Ponieważ, jak teraz zobaczycie na załączonych obrazkach, nowsze generacje BMW mają inaczej rozwiązany temat półosi. Mianowicie te od serii F nie mają już odkręcanych flanszy przy dyferencjale, jak to miało miejsce przy wszystkich poprzednich generacjach. Ta generacja ma z obu stron wielokliny i ten od strony dyferencjału wchodzi prosto w mechanizm różnicowy, przy okazji lekko go tam centrując. Zaspawanie tego mechanizmu tak jak dyfer teraz leży, mogłoby sprawić, że po powrocie na miejsce w aucie półosie nie będą chciały pasować. Albo po wbiciu ich na siłę zrobiłyby się takie naprężenia podczas jazdy, że całość by się rozleciała po paru kilometrach. Na szczęście znaleźliśmy rozwiązanie. Trochę krótkie, ale... Czyli jak chcesz spawać dyfer w F-ce, to flansza za 3,6. Będzie? No to super. O,
Chodzi. Gwarancja do bramy. Super, ekstra, zajebiście. Tak miało być? Tak miało być. I jeszcze masz środek, ci wyznaczyliśmy, masz czarną kropkę na górze. Aha. Możesz sobie pasować między nerki w razie. Świetnie, mega, lubię przemyślane konstrukcje. I z tyłu masz, wiesz, Lux Torpedo. Wiecie, co to znaczy? Prawa myślisz? Przyznam, że nie mam bladego pojęcia. Tarcza jest tak wielka, że i tak nic nie zobaczymy. Zostań na zewnątrz, ja ruszę. Raczej lewa. Ogólnie moje misie kolorowe jebnęła pół oś. Na testach. Ale to dlatego, że chcieliśmy zjarać lacza w miejscu. Upalanie jak na razie znosi. No ja stawiam na lewo, wiesz? Trzeba powolutku do domu. I tyle. A to tak mam jechać? No jak inaczej. Dobrze, że jest zaspawany, bo chociaż... Jedziemy. A tak to już byśmy nigdzie nie jechali. No mówili w internetach, że wał gumowy i płośki z papieru. Oby były popularne. I tanie, jak dyfer. Bo zaspawany dyfer kosztował astronomiczne 175 zł z przesyłką. Ogólnie, moi drodzy, nie ma miękkiej gry, nie ma miękkiej gry, niezależnie od budżetu, problemy są identyczne. Na teście zaspawanego dyfra strzeliła półoś. Trochę przypał. Już się nawet sami przymierzaliśmy do tej roboty, ale niestety po oględzinach, jak i zasięgnięciu języka, jak to się powinno robić. Jak to się wyjmuje, po prostu stąd się wyjmuje? Półoś? Tak, tylko to trzeba robić małego fikołka. Wkręcasz ogólnie dyfer, spuszczamy go w dół i trzeba robić taki fajny machnią z półośkami, z wyjęciem tego wszystkiego. Stwierdziliśmy, że bezpieczniej będzie to oddać komuś, szczególnie, że chcemy mieć na weekend gotowe auto, a jest czwartek. Tak więc furka jedzie do znajomego mechanika, który zgodził się zrobić coś takiego ekspresem. My musimy jeszcze załatwić półoś. Ja muszę montować dla was materiały. No i trzymamy kciuki, żeby w niedzielę być na prawilnym teście na torze. Witam, moi mili, nadajemy po raz kolejny z toru Jastrząb, gdzie ma miejsce nie lada i węcik. Wyobraźcie sobie, że jest sort ludzi, którzy kupują drogie sportowe auta i faktycznie używają ich zgodnie z przeznaczeniem. A nie trzymają pod kocem, bo drogie, bo rzadkie, bo jej szkoda. Ale generalnie nie byłoby nas tu, gdyby nie ten gagatek. Już się Mateuszek wywrócił na rowerku? Co się stało? Nic się nie stało. Nic się nie stało. Krew się nie leje. To był Hiszpan, założyciel grupy Level Hard, która pojawiała się już u mnie na kanale. W międzyczasie popełniliśmy kolejny film, który właśnie się montuje, o tym jak ja, Adam Strzelecki,
Człowiek, który nigdy w życiu nie miał do czynienia ze ścigaczami, wsiadam na Hayabusę. Uczę się driftu. Jak i jazdy na tylnym kole. I już raz miałem okazję być na evencie spod marki The Crew, gdzie nie jeździłem autem, tylko szlifowałem swoje skillsy właśnie w jeździe bokiem na motorze. I dokładnie to samo miało się dziać na tym evencie, jednakże przez to zajście pojawił się problem. Wiesz już co się dzieje, czy nie? Płynu nie ma. Ale nie ma z powodu jakiegoś. Z jakiegoś. Z racji, że na full sprawnym sprzęcie nauka jazdy bokiem na motorze to i tak mocna ruletka, przez lekko niedomagającą maszynę wolałem nie ryzykować. Za to dzięki uprzejmości organizatorów dostaliśmy zielone światło, żeby wjechać na tor i przetestować sobie pospawany dyfer w FC. Z tyłu nie ma nikogo. Nie ma nikogo. O kurwa, ale idzie. Nie wiem, gdzie do końca jechać. A teraz dla przypomnienia. To, co właśnie widzicie, to seryjne BMW F31 335i z tylko zaspawanym dyferencjałem i sprężynami minus 40 mm. I to teraz tak podaję. A gdy wjedzie tu jeszcze sterownik z szyni biegów, z wirtualnym sprzęgłem i dołożoną hydrołapą, to będą dopiero ewolucje. I kontrola. Do tego więcej mocy, sztywniejszy zawias. Będzie dobrze. Ale powiem ci, że jestem w lekkim szoku, jak to podaję. Niestety po kolejnym półtora okrążenia pojawił się problem. Tu jest końcówka. O chowo. No jak wrażenia? Zajebiście. Zajebiście. To miękkie auto seryjne, więc trzeba mieć poprawkę na te przełożenia. Ale stary, 300 koni, o ile to jest 300 koni, to totalnie wystarcza. Dobra, dawaj na zgankę. A jeśli ty potrzebujesz opony do swojego auta, bo sezon tuż, tuż, to wbijaj na jedyną słuszną stronę, czyli sklepopon.com, gdzie znajdziecie opony wszelakiego rodzaju, rozmiaru czy jakości. A jak wklepiesz przy zakupie frazę Strzelecki Garaż, to dostaniesz do tego piorunująco wysoki rabat. Dlatego nie marnuj więcej czasu, bo czy na ulicę, czy na tor, każdy znajdzie tam opony dla siebie. Jak Adam? No świetnie, trzy okrążenia i po oponach. No, to ładnie, standardowo. No i to taka chamska, do której ktoś się nie przyłożył. Okej, okay, fajnie. A, i nie wiadomo jaki rozmiar w ogóle. Thank you.
Zjebał. Czekaj, bo tu przed tobą jest tragedia, nie wiem czy widzisz. O kurwa, dzwon! Liptu Wazemko? Tak jest. Jedzie wóz strażacki. No i chuj, koniec. Dawaj, zapierdol tego jednego boka tutaj za tobą i tyle. No ale chyba teraz nie mogę, jak oni mają akcję, wiesz? Dobra, jednego tutaj, jeden łuk, dawaj szybko. Obracaj się. Ała. A cóż tu się stanęło? Teraz jest kolejka na plac. Podczas jazdy nie wygląda, jakby potrzebowała więcej modyfikacji, to przed nami jeszcze sporo przystanków, zanim całość będzie przewidywalnie prowadzącym się driftowozem. Przede wszystkim, już teraz na pokładzie znajduje się schowany pod plastikami hydrauliczny ręczny, którego niestety nie możemy użyć, dopóki F-ka nie wróci z sterownika skrzyni biegów, gdzie zostanie zamontowane też wirtualne sprzęgło. A nie mamy jaj, żeby sprawdzić, co by się stało po zatrzymaniu nagle kół w standardowym automacie. Do tego jeszcze tylko program, felgi, zawias, szpera, progi boczne i parę innych dupereli, żeby cały projekt spiął się w piękną całość, do której dążymy od wielu lat. Oponka się zepsuła. Na smyczy. Kiedy wyprowadzasz psa? Burek! No to bardziej Azor. Azorek. Nie, nie!